to sobie jedziemy nadal w Kiel, czy po polsku, nie wiem jak to się czyta, Kiel może? Ładujemy! Znowu ładujemy i jedziemy do domku w tym samym miejscu, zobaczcie! Ej, co wiecie, jestem zadowolona, bo to jest tak fajnie być w innym kraju, mimo że tylko Niemcy. Takiego się powera dostało, takim się jest, nie wiem, ja uwielbiam i cieszę się i jestem zadowolona, że już jedziemy do domu, nasz pobyt się skończył, krótko było, ale fajnie było, intensywnie, do domku, pa! Zobaczcie, to co widzicie teraz, to jest festiwal, jest wszystko tak oświetlone. Jedziemy do domu, godzina 2:23. Oskar był dzisiaj na koncercie i właśnie wrócił do domu, tak jego buty wyglądają. Kupił sobie fajne nowe buty i chciał je ubrać na koncert, ale mu zabroniliśmy. Oczywiście się burzył, bo chciał strasznie je ubrać, ale mu wytłumaczyliśmy, jak się wraca po koncertach, tym bardziej jak pada deszcz, no i jest zadowolony, że wziął swoje stare buty, bo są w stanie takim, a nie innym. Także posłuchał się i się cieszył, że nas posłuchał. Witam z Nibe. Witam Was, kochani, w kolejnym filmie. Synem przyjechałam tutaj na lody. Tego już mi się nie chce jeść, tak wygrzebuję go ze środka. Siedzimy sobie tutaj na ławeczce. No ja kończę tego loda. Oskar już chorchnął go od razu. A ja pomału sobie go tańczało. To żółte, to mango. Wyżej był orzech włoski. A na wierzchu był ten guf, co my tak nazywamy. Także pychotka. A w ogóle pogodę dzisiaj mamy taką 23 stopnie, ale tak gdzie nie gdzie to tak piecze słoneczko, fajnie jest. Już mam trochę, bo godzina już jest gdzieś 7:00. Wieczorem, więc mam trochę ubrany sweterek, ale na krótkim takim widzicie rękawku, także daję radę. Mój nowy łach, co sobie kupiłam, co robiłam Wam, mierzymy. No i co? No fajnie jest dzisiaj, fajnie. Już jutro deszcz i ciemno, także korzystamy. Idę pobrać krew. Jestem u nas w sklepie i zobaczcie, co ja tu widzę. No spójrzcie na pecuda. Ten kolor to mnie normalnie obłęd, takie piękne one są. Zobaczcie. Wszystkie są w tym pomarańczu, ale takie różne odcienie. Piękne. Są czerwień, a to żółte. A to żółte to też ładne. Zobaczcie, takie białe, ale one są ładne. Zobaczcie, jaki duży wojenny statek. Blisko tego statku, ale tutaj przyjdziemy jutro.
bo jutro będzie grał właśnie na saksofonie mój syn. Tutaj jest scena zrobiona. Mam nadzieję, że to jest wystarczające przed deszczem i przed wiatrem, bo ma bardzo wiać. No i więcej tu statków przypłynie. Na razie jest cały czas ten i dwa są jeszcze z tyłu. Każdy statek jest otwarty i można sobie wejść i posiedzieć i popatrzeć, jak jest w środku. Jak widzicie, u nas pogoda jest nie za gorąco, ale jest dosyć mniej wiecznie, jak było do południa, mocno wiał wiatr, a teraz się tak trochę uspokaja, także będzie fajnie. Wiaterek wieje, ale jest taki ciepły. Jutro ma być koncert i ma bardzo mocno wiać, także zobaczymy, jak będzie. Póki co jest fajnie tutaj, fajny klimat i zobaczycie zaraz, ile tu jest jedzenia. Pastel. Tu jest, zauważyłam w tym roku bardzo dużo jedzenia różnych typów i tam, gdzie staliśmy, to jest włoska kuchnia. O, marynarz nawet stoi. Ciekawe, z jakiego kraju. No i właśnie tamta kuchnia była włoska tutaj. Nie wiem, co tu jest, ale tu ona wkłada te małże, chyba jak to się nazywa, o ile małże. Kawę oczywiście można sobie kupić. Tam jakieś są jeszcze kawy. Tutaj dzieciaczki się bawią. Tutaj mamy chińskie jedzonko. Tu są marynarze, nie chcę trochę dyskretnie, chcę ich sfilmować, ale nie siedzą.
po koncercie. Nie mogłam Wam przesłać jakby dłuższej piosenki, ale wszystko dobrze wyszło. Bardzo zadowoleni i dumni jesteśmy z synka. Teraz tutaj widzicie, wróciliśmy na te street food i próbujemy sobie znaleźć jakieś jedzenie. Zrobiliśmy sobie pokoli. Ja mam tutaj makaron włoski, robiony na świeżo, z troflowym olejem i jak to się nazywa, grzybami. A mój synek je chińskie. Naprawdę fajnie tu, spokojnie, ludzie sobie siedzą. Tam daleko jest mój mąż. Witajcie kochani, muszę zebrać swoje manele, bo tu jak widzicie gramy w golfa, o, torebka mi się otworzyła. Jesteśmy zaproszeni na taki summer fest do naszych znajomych. I pokażę Wam tutaj jak wygląda, jest tak fajnie. Naturalnie. Coś mu nie wychodzi. Jeszcze raz. Szósty już raz. Okej, bez komentarza. Tam daleko są chłopcy, grają, jak to się nazywa? Golf, football golf. A tu jesteśmy my i gramy w normalny golf. Cała ta impreza jest właśnie tam w tym domku. No i tutaj sobie można chodzić, odpoczywać. Tutaj mamy na przykład toaletę, jak widzicie. I tu jest dom mieszkalny. Właściciele są właśnie tego miejsca. Są gości, samochody i tu właśnie jest to miejsce, w którym my jesteśmy. Tam w prawo jest właśnie ten golf i to wszystko. Także to w sumie fajnie to wygląda. Ktoś prywatnie sobie wynajmuje właśnie kawałek swojej ziemi, na której jest właśnie ten lokal. Tak jak powiedziałam, tutaj są toalety, bo to jednak musi być lepszy, nie wiem, wodociąg albo coś takiego. No nie wiem, o co chodzi. To jest małe miejsce, także może jakby toaleta była, to nawet jest niezbyt higieniczne. Tutaj mamy taki czerwony dywan. I tu są goście po lewo, nie będę Wam całkiem pokazywała. To jest taki domek, w którym właśnie tu się wykupuje piłki do golfu. Nie wiem, jak się te kije oryginalnie nazywają do golfu i te małe piłeczki też nie wiem, jak w sumie się nazywają. No i tu pisze ceny. My oczywiście mamy wszystko za darmo. Tu na ten numer się wysyła pieniądze, że wiecie, wchodzicie sobie i sobie gracie w golfa, także wszystko jest na takiej zasadzie trochę zaufania. Jak jest daleko, jak mamy piłki, to można sobie te wózki wziąć tutaj, żeby po prostu nie wypadały nam z rąk, bo trzeba ich więcej wziąć, jeśli się gra w golf nożny. Także tak to wygląda. Tu są właśnie ci goście, tam to już nie będę tak całkiem filmowała, bo to jest i każdy sobie życzy. Ja. A tam właśnie jeszcze raz Wam pokażę. Widzicie ten wiatrak? Czyli za darmo mają też światło. Znaczy za darmo. Tam dużo może ten wiatrak tak nie nakręci. Ale to jest ta droga do mojego męża i Oska, bo oni tu grają w ten futbol nożny. Także tak to wygląda. Tu był pan, co kosił trawę. A co się tak kurzy jakoś? Nie wiem, ktoś przejeżdżał. Zobaczcie, na tych drzewach znalazłam, zobaczcie, orzechy. I tu już widzę kolejne. Wow, to tu jest luksus, ej. Ciekawe, czy są dobre.
są chłopaki tu. A to wszystko tak wygląda z tej strony. Nie wiem, czy tam jakiś gruz za tymi drzewami tutaj jest, czy co, tak się kurzy, bo przed chwilą samochód przejeżdżał i tak trochę hałasował, jakby po... No to jest gruz. Tak szaro. O, tu jest niedaleko stąd lotnisko. A tu wiatrak? A tu samochód. Czyli mnie zahaczy. Zobaczcie, jestem taka ciekawa, jeśli chodzi o naturę, nie? Patrzcie, tu trochę wlazłam w te krzaki i tam jest taka gruzowata, taki gruz leży na drodze, dlatego tam się kurzyło, widzicie? A? Sylwia spryciula. Także wracamy, tu jesteśmy nadal. A ktoś tu tak krzak obcina, widzicie ten tutaj krzak? Taki niby iglo miało być, ale czubek nie jest cięty. Ja też tak obcinam, bo nie sięgam moich tu i idziemy dalej. Nie chcę już mi się tu w sumie być, bo wiecie co, jestem zwyczajna pić kawę o pierwszej, bo jak przyjechałam z Polski, to moi rodzice tak, ja się panu pokażę zresztą. To moi rodzice zawsze, a że już kawę o trzeciej, nie o trzeciej, o pierwszej. Ja to kawę tak się nauczyłam pić i z rana, i o pierwszej, i jeszcze po południu, na trzech kawach byłam dziennie. A teraz mi się chciało, a że fest się zaczął o 12:30, no to wiecie, pierwsze danie, drugie, tam takie wiecie, mają te przemowy, piosenki, dlatego tam chłopaka co, bo to ja powiedziałam, że to jest Sommerfest i to jest, bo tak na zaproszeniu pisze, ale to w sumie chodzi o to, że Oliwerek był konfirmowany, a to jest kolega z klasy i on ma być non-firmowany. Non-firmacja to znaczy, że on nie chciał być bierzmowany, bo po prostu on nie wierzy w Boga i to nie jest fest, on nie ma z tego powodu, że powiedział nie, tylko no jakby Sommerfest. Ale nadal to jest też, o to chodzi w tym bierzmowaniu, czy tam w konfirmacji, że to są te ostatnie lata takich dzieci i oni już wchodzą w te rzędy dorosłych, wiecie, już jest teenage i coraz bardziej będzie dorosły. Także w sumie też o to chodzi i się ten fest ma z tego powodu też. No i się przeważnie pisze taką przemowę dla tego dziecka, jaki był, jak był mały, jaki był, jaki teraz, jakie ma zainteresowania, śmieszne rzeczy się opowiada, albo piosenkę się pisze o tej osobie, co jest non-firmowana czy konfirmowana. Tu najbardziej chodzi w tym przypadku o to, że no, w te dorosłe życie wchodzi. Także wiecie, ten czas też upłynął przez te przemowy i piosenki. I to każdy z rodziny, i z mamy rodziny, i z taty strony rodziny takie coś daje temu dziecku przemowę, czy tam piosenkę. No i przedłuża się i godzina była 4:00, to ja dopiero kawę dostałam. Także powiem wam, że mi już głowa boli. Wypiłam tą kawę, niby bardziej energii nabrałam, jestem bardziej rześka, dlatego robię dla was wideo, ale głowa mnie boli. Także tak ciulowo trochę. A te tutaj grają i się wściekają, przegrywają co chwilę, no ale... A ja tak idę za nimi, widzę, że tutaj są za mną opony. Nie usiądę w tej żółtej sukience. No ale siedzieć mi się już chce. Fajnie jest. Wiecie jak jest? Lekki taki wiaterek przyjemny, ciepło jest, ale nie tak, żebym była... Żeby miała być na ramionczkach. O, teraz robię tło sobie, tak jak lubię bardziej. Zieleń, od razu lepiej. Mam włosy spięte, bo jest ciepło. Ale powiem wam, że jest przyjemnie. Naprawdę jest przyjemnie, ciepło. Tak duszno trochę, jak na burzę. I tutaj na sukience, nie wiem czy widzicie. No widzicie tego tutaj, widzicie gościa czarnego? Te małe takie... Te małe takie muszki, czy jak to te takie przecinki. Słyszałam, że ktoś mówi przecinki. Dobra nazwa. No.